Kończy się czas na zaszczepienie się przeciw COVID-19 przez pracowników służby zdrowia. Do 1 marca tego roku szczepionkę muszą przyjąć m.in. lekarze, farmaceuci, studenci medycyny i pracownicy podmiotów medycznych. Jeśli tego nie zrobią, mogą nawet zostać zwolnieni z pracy. Rozporządzenie ministra zdrowia budzi spore kontrowersje. Wiele szpitali już zapowiada, że nie zamierza zwalniać tych, którzy się nie zaszczepili. W tym momencie posiadamy niemalże 90% personelu wyszczepionego w szpitalu, stąd też taka dosyć duża pochwała względem naszych medyków, że dosyć mocno dbają o standard, zdrowie i życie naszych pacjentów, nie narażając samych siebie i przede wszystkim pacjentów na kontakt z patogenem. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek konsekwencje wobec personelu, który nie jest zaszczepiony, na ten moment trwają analizy w naszym szpitalu, natomiast mogę powiedzieć, że nie przewidujemy żadnej możliwości zwolnień personelu w tym zakresie. Według rozporządzenia jest też alternatywa. Pracownicy, którzy się nie zaszczepili, mogą mieć zmienioną organizację pracy, na przykład zostać przeniesieni w miejsce, gdzie nie mają kontaktu z innymi, tylko że w przypadku lekarzy trudno to sobie wyobrazić. No to jest troszeczkę utrudnione, ponieważ jako pracodawca nie mam bezpośredniej możliwości wglądu, oficjalnego oczywiście wglądu w akta pracownika, który przecież nie musi się przyznawać, czy się szczepi, czy nie. Rozporządzenie wskazuje taki obowiązek, ale jak myślę, że prawnie doprowadzi do sytuacji, żeby pracownik był przymuszony do szczepienia, no trudne to jest do w tej chwili uzasadnienia. Pomysł zwalniania z pracy lekarzy i personelu medycznego wydaje się trudny do zrealizowania, choćby biorąc pod uwagę braki kadrowe w służbie zdrowia. To wrzucenie po prostu kija w mrowisko, w środowisko, które w dalszym ciągu stara się koncentrować na tych świadczeniach pozakowidowych również, a teraz taka przysłowiowa wrzutka, no to jest przysłowiowy gwóźdź do trumny. No, pan minister chyba, nie wiem, albo nie zdaje sobie sprawy, jakie są problemy i trudności z personelem, albo jest tak zwane drugie dno, niech się szpitale same zamykają. Teoretycznie według ministerstwa kodeks pracy upoważnia pracodawcę do żądania złożenia przez pracownika oświadczenia o zaszczepieniu. Ten jednak może przecież skłamać, a weryfikacja treści oświadczenia jest właściwie niemożliwa.